Witam serdecznie od tej strony. Moi drodzy, dzisiaj jest ten dzień, w którym dowiemy się, co się czai w wodach Baśki. Baśka to ta miejscowość, tam jest woda. Wyjdziemy, zobaczymy. Słuchajcie, coraz później chodzę spać, a coraz wcześniej wstaję. Polazłem spać chyba coś koło godziny 4:35, a wstałem o godzinie 10:40. Czemu? Bo na tą chwilę z otwartym szyberdachem mam tu 25 stopni. I przez temperaturę po prostu wstaję i bardzo dobrze. No i zagotowała mi się woda na herbatkę. Ogarniam się i widzimy się za chwilę na plaży. Wodegry gotowe, sitko. Wodna torba. Muszę wziąć dokumenty i to jest właśnie minus, że ta torba ma tylko jedną kieszeń, nie? No i fantów to już nie włożę. Fanty do wodarów będę wkładał. No i słuchawki wodoodporne z detektor X-em naładowanym na fulla. I co? Możemy ten burdel zamykać? Możemy. Dzisiaj lekki wiatr jest. Mocne, nie wiem, zamglenie. W ogóle tych gór naprzeciw nie widać. Znaczy, Boże, na wprost. Te widać za mgłą. Tam też widać za mgłą. Ale jest tafla wody, igła do poszukiwań. Wyrzucamy śmieci i idziemy. Woda kryształ. Jest pełno kamyczków, więc może w tych kamyczkach coś będzie. Trochę się detektor wzbudza. Zaraz temu zaradzimy. Ale no ładnie jest, ładnie. Na początku są takie kamyczki, a potem jest piaseczek. Pierwszy sygnał. I mamy zawleczkę. Kaj, ja tu mam to. A tu mam dziurę. Dobra, to wrzucamy. Czyżby gold alert na samym wstępie? Słuchajcie, sygnał 45. Tak, złota obrączka. Ale gruba. Przyciemniała trochę. Bycie to niska próba. Jest grawer. Ale kurde, no to jest kawał. To jest kawał, no. 2010. 2 październik. Mamy drugiego golda. Ale fajnie. I to jest trzeci sygnał mój. Ale to jest strasznie mało sygnał. Ale to tak wysoko biło, że szok, nie? Jedna kuna. Jak ja mam to do przejścia całe, to mi to zajmie chyba z tydzień. Jak tu będzie sypało strasznie, to będę musiał tu zostać. Znaczy, będę chciał tu zostać. Ja słyszę w słuchawkach wynie. Wyszedł już z dziury. Pokażę wam, jak się tu kopie. Nie ma źle. Zabić się nie zabije. Kostki chyba raczej też nie stracę. Jest pełno kamieni, no i teraz bym musiał się sprawdzić detektorem najpierw. Ale zróbmy tak. Na wypadek jakby już było. No nic, no wykopię to wam pokażę, bo tak to jest ciężko. Musiałbym mieć tą smycz na sobie, ale ja już za dużo na sobie szpeju mam. To były okulary, które rozdupcyłem całe. Może do czytania będą. Chodźcie tu, bo już kopię to kilka dobrych chwil. Kolejne okulary, tym razem jakieś takie. Żadne markowe, już zjechane mocno. Cwajkunen wyrzuciłem, bo wypadało mi z sitka. Dwie kunki. Kolejne kunisko. Śliczne, 2017. Musiałem się rozebrać, bo przy takim wysiłku to się człowiek grzeje jak nie wiem. I jedno spostrzeżenie. Tu jak są te kamyki i są sygnały. I ja jakbym się tutaj przyjeżdżał kąpać, to na 100% wychodziłbym tutaj dalej. Tu na ten piaseczek, bo tu już jest fajnie dla nóżek. Widzicie, jaki ten piaseczek jest fajny. Ale szukam tutaj nic, żadnego sygnału. Nic a nic, nie? I moje spostrzeżenie może jest takie, że jak ta fala pracuje cały czas i tak dalej, to tutaj znosi
Chociaż wątpię, żeby no, mocna fala, jak walnie tak piachem, to potrafi i złotem mocno rzucić. Ale no tam sensu za bardzo nie ma szukać, bo tutaj przynajmniej raz na jakiś czas jest sygnał. Nie jest ich dużo. Nie wiem, jakiś jeden na 5 minut, na 4 minuty, coś koło tego. Kolejny sygnał. Albo kuna, albo... no jest kuna. Dwie kuny. Strasznie podobne sygnały jak do zawleczek. Bardzo wysoki sygnał. O, widzę. Chyba ojrówka czy coś takiego. Czekajcie. Widziałem pieniążek. Jest. Ojrówka jedna. Chodź tu. 1 euro. Widać, jak leży moneta. Nie wiem, czy widzicie. O! Dwuojrówka. Wypukana, na samym wierzchu leżała. Tutaj, o! Chyba piątka. Tak, 5 kun. Tuło z tej dziurki kuniacz. I faktycznie, jakby woda była cieplejsza, to trzeba by było wskoczyć i ponurkować. Ale nie, jest ciepło. Nie. Ale kurde, jakie by to były ujęcie, nawet nie wiecie. Kolejna kuna. I nauczyłem się kopać tak, że za pierwszym razem praktycznie w tych kamieniach to wyciągam. Takie specyficzne ruchy robię, zobaczcie. Namierzam idealnie detektorem, kładę, opieram się i robię tak. I to się fajnie wbija. Fajnie się wbija i potem takie lekkie ruchy i wyciągam bardzo dużo urobku, a nie same kamienie z wierzchu. Zatopiona opona i dwie kuny. Chodź do tatusa. Tatuś lubi kuniacze. Słuchajcie, patrzcie, kolejna kuna. Kolejna. Jedna koło drugiej. Są takie miejsca, że jest tego dużo, a są miejsca, gdzie idę i nic. Tutaj w tym miejscu już 4 monety. A teraz nasza ulubiona... Nie, to nie piątka, dwójka. Jakiś badziewny kolczyk, biżuteria. No. Na razie tylko ten jeden pierścionek z biżuterii. I jeszcze taki mały medalik. Ale tego wam nie pokazywałem. Pełno rzeczy wam nie pokazuję a propos. A w poprzednich 2 odcinkach to wam 90% nie pokazałem. Oj, na wprost tego budynku się chyba lubią kąpciać. Chyba się uwielbiają kąpciać z piąteczkami. A może by tak jakiś pierścionek złoty dla odmiany? Piątka. Długo, długo, długo. Nic. Aż tu nagle piąteczka z niedźwiedziem, grizzly. Cwaj z wielorybem. Cwaj z wielorybem. No to takie znaleziska za czas tego timelapsa. Na samym początku, jak podnosiłem ręce, to znalazłem ten złoty pierścionek z diamentem, jakiś zaręczynowy, znoszony, i po drodze jeszcze 8 kun znalazłem. Fajnie to wygląda, nie? Zarąbiście to na ręce wygląda. Co to cholera jest? Z nierdzewki. Drogie musi być. Jakiś taki... Cholera wie co to. Zostawię. Może se wezmę akurat służby, może mi ktoś podziękuje. Przelazłem dość duży kawał i ostatnim sygnałem, znaczy sygnałem na oko, wyhaczyłem to takie wielkie badziewie. I teraz chodzę po głębokiej wodzie dosyć. I nie ma to sygnałów w ogóle. O, tu jest jakaś butelka, widzę. Widzicie butelkę? Tak? Widać ją. Wróciłem się dość mocno i słuchajcie, tutaj widać taki spadek i takie podmyte. I zaraz koło tego piątka, 5 kuni. I tu mam bardzo wysoki sygnał, ale duży i nie wiem, czy go kopnę. Ale to jak go kopnę, to się włączę. Przeteleportowałem się w to miejsce, w którym zacząłem. I
Dwie kuny. No. Robię do tego podestu dla niepełnosprawnych. Co to za moneta? Chyba jedna kuna. Jedna? Tak. Zaraz koło tego. Na samym wierzchu. Piątka, tak? Piątka. Oj, rąk nie czuję. Już ledwo grabię nimi. Cipsiki sobie leżą, a koło cipsików dwie kuny. Śliczne. Jakiś szkaplerzyk wpadł, aluminiowy. W końcu jakaś biżuteria. 16:06. Słońce. Moment zajdzie. Zaraz koło szkaplerzyka. Chodź tu monetko, dwójka. Dwójka czy jedynka? Dwójeczka. Dobra. Kolejna dwuja. I coś mi się wydaje, że nie da mi spokoju, co jest tam po drugiej stronie. Robimy tak. Ja chwilę odtajam. Czerwona na łapa. Odtajam sobie chwilkę. Idę sobie po bluzę, bo mam tamtą bluzę. Zagrzeję się. I póki jest jeszcze widno, to pognębię tamto miejsce. Słonko już powiedziało papa. Nie zdążyłem nawet do bluzy dojść, żeby się pożegnać. Ups, przez tego timelapsa tyle mi się udało znaleźć. Komórka, pierścionek badziewny, no i z 20 kun. Zimna cholera, ale nie odpuszczę. Idę dalej tam. No i kolejne dwie kuny. Już cztery kopnąłem. Łącznie. Jaki kryształ woda, nie? Jest godzina już 17, tu dalej jest jasno. Tak z tej strony miasteczko wygląda. A tutaj piątka. Kolejna piątka. Jest tam tego wciul. Kolejna piątka, widać? No, bo wyleci. Widać ją. Co ja tutaj dużo będę gadał. Kolejna piątka. Która to już? Ktoś liczył? No, będzie ciekawie na podsumowanie naprawdę. Detektor już włączony i tak idę plażą. Mówię, co to za worek jest? A to jest płaszczka, cholera. To jest cholera płaszczka zdechła. Mówię, co to za worek? Jezu, mój kochany domek. Dzisiaj nie ma tutaj tak ślicznie jak poprzednie trzy razy, jak tu przychodziłem o tej porze. Zacznę wam myć fanty. To jest z tych dwóch dni. A z dzisiaj, no trzeba to wysypać jakoś. Poczekajcie. Zanim to wysypię, to się muszę zagrzać, bo jest kiepsko. Jest naprawdę kiepsko. Hopla. Ło, ale zgrabiałe paluchy. Nawet nic nie poczuję. Chyba, że wybuchnie to. Robimy herbatę. I się zaraz włączę, jak się zagrzeje. Ale fajnie. Ale fajnie, taka para na łapę. Teraz druga. To jest dobre. Zalewamy, panie i panowie. Ulu, plo, plo, plo. Jutro zrobimy przy ładnym świetle to podsumowanie, bo ja jestem zmarznięty, jak nie wiem. Muszę iść jeszcze do sklepu, bo mi go zamkną za 40 minut. Ej, w takiej ciemnicy zmarznięty nie będę mył tych monet i ich wystawiał. No. Słuchajcie, będziecie mieć inny dźwięk ze względu na to, że muszę to nagrać telefonem, no bo GoPro ma szeroki kąt i nic nie widzi. Więc tak, jeżeli chodzi o kuny, to tych kun jest wciul. Kun jest, proszę was, wiecie ile? 330. Macie piątki, macie dwójki, macie jedynek pełno. Tutaj macie 330 kun, tylko w tych pieniążkach. Tu są jakieś dziesiątki, dwudziestki, pięćdziesiątki, piątki i tak dalej. I tego nie liczyłem w ogóle. Tu jest 330 kun, czyli ponad 200 zł. Jeżeli chodzi o euro, to mamy
8 euro, 8 euro tam 10. I tutaj mamy te monety, które na przykład tutaj są polskie. Tego nie potrafię w ogóle zidentyfikować. Coś tu niby widać, czegoś tam nie widać. 100 czegoś, nie? Strasznie skorodowane. Tutaj mamy, no nie widać, po prostu nie widać. Jakąś cyrlicą coś napisane. To są dwie te same monety. Dirhamy, tak? Dinara, jakoś tak. Dwójki. Tutaj są jakieś floriny. Tu są jakieś popieniążki różne. To jest ta, co mówiłem, że wam pokażę ją z bliska na podsumowaniu. To jest dwójka, a to jest dycha z tego samego kraju. Ładna moneta musiała być. 50 florinów, tak? Nie wiem. No, tutaj jakieś badziewia. Tutaj też jakieś dinary czy coś. Dinara, dokładnie. 50, jakąś cyrlicą napisane coś. Tu ta włoska moneta, mi się bardzo podobają te włoskie stare. Piątka z tym ładnym takim rzymianinem. Śliczna. I tutaj jakaś dziwna złotówa. Nazwijmy to tak. Badziewna biżuteria. Same z zamków błyskawicznych. Syfix, typu okulary, zawleczki, kapsle i tak dalej. No i mamy tak, telefon, zwykły pierścionek. Tutaj mamy pierścionek z grawerem, ale jakimś takim, czekajcie, z jakimś takim grawerem. Nie są to polskie znaki. Jest diamencik, nie mam testera. Tutaj, jeżeli chodzi o tą obrączkę, to jest, tak jak widzicie, 2 października 2010 i tu jest próba 333, tylko teraz mi trudno ją będzie znaleźć. Nie znajdę jej teraz, bo kurde patrzę na... O, tu widzicie? 333. Widać tą próbę 333. I tu obrączka kolejna. No name tak zwany. I próba 585 jest. A to nie jest złoto. Tego mamy 14 gram. Ta jest kurde masywna niesamowicie. To jest taki, no, jedna z cięższych, które znalazłem w życiu. No i tak to się prezentuje wszystko, jeszcze raz. Także idzie się nachapać, naprawdę się idzie nachapać, jak się trafi na plażę fajną. Jest już jakiś czas po tamtych wydarzeniach i brat do mnie zadzwonił, że będzie bardzo fajna promocja u nas w sklepie. I teraz wam puszczę ten materiał. A teraz czas na raport z Odyńców, gdzie czasem świeci słońce, czasem pada deszcz, ale mamy super ofertę na, można powiedzieć, start sezonu. A więc Deal of the Year, tak nazwała to Nocta Simplex WHP w nowej kompletacji. Cena ze 2107 zł zostanie obniżona na nieco ponad 1900 zł, a więc fajna obniżka, a zawartość się nie obniży, a wręcz zostanie uzupełniona o parę elementów i już wam mówię, jakie to będą rzeczy. W cenie, która jest obniżona za Simplexa WHP, czyli ze słuchawkami bezprzewodowymi, dostajemy taki zestaw Advantage, który zawiera w sobie kaburę tutaj na pointer, torbę na znajdki, Pulse Dive pointer i jeszcze mamy Digger z Nocty. Warto zaznaczyć, że właśnie ten pointer łączy się bezprzewodowo ze słuchawkami, które są dołączone do detektora Simplex. Będzie to Deal of the Year, być może tak będzie, no ale jeszcze cały prawie rok przed nami. Także tyle z raportów z Odyńców i wracamy do słonecznej Chorwacji. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak się podobało, to możecie zostawić pierdółki. I co? I tyle w temacie. Trzymajcie się. Cześć.